15 sierpnia wspominamy błogosławionego Klaudiusza Granzotto, zakonnika. Klaudiusz urodził się 23 sierpnia 1900 roku w Santa Lucia di Piave w północno-wschodniej części Włoch. Był najmłodszym z rodzeństwa. Ochrzczono go po 2 tygodniach. Otrzymał wtedy imiona Ryszard Wiktor. Jego rodzina utrzymywała się z pracy na roli. Rodzice obdarowali go dobrym wychowaniem i przekazali mu dar wiary. Pan Bóg obdarował go talentem artystycznym. Ryszard od dziecka rysował, modelował glinę, później rzeźbił. Bieda wymagała od niego pracy już w dzieciństwie, a po tragicznej śmierci ojca, jako 9-latek, musiał przerwać naukę. Ryszard podejmował różne drobne prace bez większego powodzenia, w każdej wolnej chwili jednak wciąż rysował. W wieku 15 lat dorywczo służył w wojsku, a od 18 do 21 roku życia odbywał służbę wojskową w czasie trwania I wojny światowej. Służył we Włoszech i w Albanii. Po powrocie do rodzinnego domu pracował w firmie budowlanej u swojego brata. Równocześnie w latach 1921-28 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji. W 1929 roku otrzymał dyplom rzeźbiarza z najwyższą oceną. Jego prace były wysoko cenione. Sztuka zbliżyła go do Pana Boga. 7 grudnia 1933 roku, w wieku 33 lat, mimo sprzeciwu rodziny i przyjaciół, Ryszard wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. Ksiądz proboszcz z jego rodzinnej parafii w liście polecającym napisał o nim m.in. Zakon otrzymuje nie tylko artystę, ale i świętego. Jako że cieszył się sławą cenionego rzeźbiarza, zlecono mu budowę groty Matki Bożej przy klasztorze franciszkańskim w Kiampo. W ciągu niespełna 2 lat wykonał piękną kopię groty Matki Bożej z Lourdes. W grudniu 1935 roku Ryszard rozpoczął nowicjat w zakonie ojców franciszkanów i otrzymał imię Klaudiusz. Po zakończeniu rocznej formacji wysłano go do klasztoru franciszkańskiego w Vittorio Vento na północy Włoch. Był wtedy cenionym i szanowanym artystą. Jako brat zakonny, gdyż nie chciał przyjąć święceń zakonnych, prowadził pokorne i skromne życie. Podejmował różne prace służebne w klasztorze, opiekując się chorymi, żebrząc na ulicach, a osobiście dużo modlił się i pokutował. W czasie II wojny światowej część swoich posiłków oddawał potrzebującym, podobnie część opału przeznaczonego na opalanie pracowni. Brat Klaudiusz zmarł 15 sierpnia 1947 roku z powodu guza mózgu. Zaraz po śmierci przy jego grobie modlący się otrzymywali wiele łask. Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 20 listopada 1994 roku i wtedy mówił o nim. W życiu błogosławionego Klaudiusza Granzotto jaśnieje szczególnym blaskiem miłość do Chrystusa, Syna Człowieczego i służba Królestwu Bożemu. Był ostatnim z 9 dzieci i w rodzinie uczył się bojaźni Bożej, autentycznej praktyki życia chrześcijańskiego, wielkodusznej solidarności, gotowości do ofiary, umiłowania ciężkiej pracy na roli. Jego uległe poddanie się działaniu ducha oraz głęboki wpływ wychowania rodzinnego sprawiły, że życie ziemskie Klaudiusza Granzotto stało się nieustanną pielgrzymką ku świętości, która zawiodła go aż na szczyty ewangelicznej doskonałości. Jako prawdziwy syn biedaczyny z Asyżu umiał wyrazić kontemplację nieskończonego piękna Bożego przez dzieła sztuki rzeźbiarskiej, czyniąc z niej skuteczne narzędzie apostolatu i ewangelizacji. Świadectwem jego świętości było zwłaszcza przyjęcie cierpienia i śmierci w zjednoczeniu z krzyżem Chrystusa. Dzięki temu stał się dla zakonników wzorem całkowitego poświęcenia siebie z miłości do Chrystusa, artystom ukazał drogę poszukiwania piękna w Bogu, a chorym dał przykład pełnego miłości zjednoczenia z ukrzyżowanym. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Klaudiusza do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami, w radości ducha, coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.